Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Po pierwsze dlatego, że po prostu twoje życie będzie lepsze. W sensie będziesz miał poczucie, że otaczasz się architektonicznie trudniej, ale wnętrzarsko, ubiorowo, przedmiotowo rzeczami, które sprawiają ci radość, że świadomie je wybrałeś, że one są takie jak twoja podstawka, ten kubek, ten mikrofon, bo takie wartości estetyczne wybierasz i chcesz się otaczać swoim mniemaniem piękna. Czyli wstajesz rano, otwierasz oczy, kurczę, lubię tą przestrzeń. Ten obrazek przywieziony skądś tam podnosi mnie na duchu, ta filiżanka po babci przypomina mi herbatę z babcią, wybierz dowolne. Więc na tym poziomie takiego komfortu, wagi przedmiotów, które mam wokół siebie. A też takiej trochę sprawczości. I takiej sprawczości, że mam wpływ na to, co mnie otacza, że jeżeli naprawdę kocham Maroko i chcę mieć te elementy marokańskie, je przytargałem, to że widzę je i się cieszę. Z drugiej strony bardzo często ma to przekładnik taki zrównoważony i ekologiczny, bo jeżeli zaczynam świadomie wybierać obiekty wokół siebie, to znam ich historię, to z czego są zrobione, ich pochodzenie. Bardzo często wspieram jakichś lokalnych twórców, bardzo często wybieram rzeczy chociażby w ubraniu. Jeżeli uwielbiam klasyczne styl Coco Chanel, no to nie kupię garnituru z poliestru, tylko kupię taki z wełny, który prawdopodobnie będzie 10 razy droższy, tylko mogli mnie w nim pochować. Tak. Bo uważam, że to jest mój styl i gdyby mieli mnie ubrać w garnitur, to chciałabym taki, amen. I będę o niego dbać też. I będę o niego dbać, bo te rzeczy, wiesz, bo my żyjemy w strasznych czasach fast wszystko, to nie jest tylko fast food, to nie jest tylko fast fashion, ale to jest fast wszystko, gdzie nam się wydaje, że te wszystkie rzeczy są dostępne i my je tak możemy gromadzić i możemy obrastać. I nieważne, czy one mi się znudzą, podobają, ja się nawet nie muszę zastanawiać nad tym, czy to jest w moim stylu, bo to kosztowało tak mało, że jak nie chcę tego, tak, że jak z jutro stwierdzę, że to jednak nie jest mój styl, to pff, nara. I w ogóle nie myślę o tym, kto to wyprodukował, jakim kosztem i co się z tym stanie, jaki będzie tego życia produktu, jak jednak stwierdzę nara. W momencie, kiedy ja wiem, jaki jest mój styl, i wiem, i on też oczywiście może ewoluować, ale na dzień dzisiejszy wiem, co mi się podoba, wiem, jaki jest mój styl, w czym się lubię nosić, w czym lubię mieszkać, to te wszystkie wybory stają się bardziej świadome, przez co są po prostu bardziej odpowiedzialne i ja nie obrastam, bo nawet jeżeli się dzisiaj szłam do ciebie, zachłysnęłam się piękną witryną na Oleandrów i zrobiłam jej zdjęcie i miałam tak, wow, ja się mogę tym zachłysnąć, ale ja nie muszę mieć tych wszystkich pojechanych świeczek i tych wszystkich pięknych pierścionków, bo część z nich oczywiście mi się podoba i mogłabym je założyć albo zapalić tą świeczkę, tylko to nie, samo to, że ja mogę nacieszyć nimi oko jest ekstra, bo to ta landrynkowość w ogóle nie jest mojej poezji. Finalnie jakby wyjąć tą landrynkową świeczkę i postawić w mojej przestrzeni, to by było wiadomo, że to nie działa, mimo tego, że w tej witrynie się zachwyciłam, więc zrobiłam sobie zdjęcie i byłam zachwycona tym, że mogę to zabrać ze sobą. Więc to jest też o tym, że ja nie muszę posiadać wszystkiego, że jak jadę na piękne wakacje i nagle zachwycam się, już zostańmy przy Maroku, stylem marokańskim, to ja wiem o tym, że ja mogę przywieźć dzbanek do herbaty, bo jestem herbaciarą i to mi sprawi radość, ale że lampiony, pledy czy dywany, które uwielbiam, kompletnie nie będą ze mną współgrały, więc nie będą musiała tego potem, nie wiem, komuś chociażby odsprzedawać, bo przytargałam, no i nie wyrzucę, a co z tym zrobić. Więc to jest trochę takie znowu terapeutyczne podejście, że jeżeli ja wiem, kim jestem i wiem, co lubię, to świadomie wybieram, no to produkuję mniej śmieci i moje decyzje są bardziej racjonalne. A nie masz takiego wrażenia, że mamy taką tendencję, właśnie może z tego braku edukacji, że pojedziemy gdzieś, spodoba nam się coś i myślimy sobie, o, robię remont w kuchni, ten fiolet na szafkach będzie najlepszy. No i co się wtedy dzieje? Nie? Jak my się no tak inspirujemy, ale bez tej samoświadomości. No i potem powstają gargamele i potem mamy Carringtonów wszystkich okolicznych. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.